Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jestem posłem z Lubelszczyzny. Otrzymuję bardzo wiele sygnałów o tym, jak bardzo źle dzieje się w kopalni węgla kamiennego w Bogdance. Sytuacja, która się ma miejsce, zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu górników dołowych. Przez ostatnie miesiące doszło do 2 wypadków śmiertelnych. Ostatni, 7 stycznia, zginął 36-letni górnik, który osierocił 2 dzieci. O nieprawidłowościach w pracy Bogdanki informowana była Rada Nadzorcza Bogdanki, Enei, która ma 60%, i Ministerstwo Aktywów Państwowych. W pismach, w których czytamy, łamanie przez członków zasad, członków organów sprawujących zasad bezpieczeństwa, łamanie procedury, podejrzenie uszczuplenia majątku spółki, złamanie zasad niezależności oraz konfliktu interesów. Ministerstwo Aktywów odpisuje na to pismo, że nie posiada kompetencji właścicielskich i przekazuje sprawę do Enei. Enea odpisuje, szanowni państwo, że nie jest organem właściwym do czynienia ustaleń i wyjaśnień w zakresie podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w spółce Lubelskiego Węgla Bogdanka. Pytam zatem, kto jest władny? Kto sprawuje nadzór nad Bogdanką? Kto odpowiada za śmierć 2 górników? Kto rządzi Bogdanką? Szanowni państwo, pikanterii sprawy dodaje do fakt ostatnich wydarzeń z 30 grudnia. Hucznych zaręczyn, które miały miejsce 960 metrów pod ziemią, ale nie górnika, nie pracownika, tylko polityka. Prominentnego polityka, działacza PiS, który w asyście 2 prezesów zaręczył się 960 metrów pod ziemią podczas pracy kopalni. Na ścianie G5, na odcinek G5, ściana 9 łamane przez 1 przez 385. Jutro, szanowni państwo, bardzo ważny dzień dla Bogdanki. Wybór nowego prezesa. Kto nim zostanie? No, ktoś, kto brał udział w orszaku o imieniu Kasjan.